Cześć, nazywam się Paweł Chorąży, witam Cię na kanale Fotografia jest fajna. W związku z tym, że zabrało mi się trochę różnych pytań, zadanych przez Messengera, pod filmami, w inny sposób, a odpowiedzi do nich trafiają bardzo często do indywidualnej osoby, natomiast wiele osób może mieć podobne pytanie. Więc postanowiłem zebrać te pytania. Wybrałem pytania odnośnie Zenita i odnośnie Heliosa i odpowiedź na nie tu, w jednym filmie. Od razu bym przeprosił wszystkie osoby, zwłaszcza zadające przez Messengera pytania, że albo przegapiłem to pytanie i w ogóle nie odpowiedziałem, albo odpowiedziałem z dużym opóźnieniem, ale ja nie wiem, z Messengerem się jakoś nie kochamy. Najprościej, najłatwiej, najszybciej uzyskać odpowiedź na pytanie, zadając pytanie w komentarzu pod filmem. Bo jak włączam komputer, to mi one automatycznie same wyskakują i mam je pod ręką. Dobrze, nie przyciągając, intro. Podoba mi się to intro? Mi się nie podoba. Ale nie mam pomysłu, jak to zmienić. Jakbym miał pomysł, to bym zmienił. Ale nie wiem jak. Kiedyś zmienię. Dobra, intro i lecimy z filmem. Pierwsze pytanie, jakie było, to było, jakie obiektywy pasują do Zenita? Na to trzeba odróżnić, ja odróżniam trzy serie Zenitów. Zenity najstarsze, czyli seria Zenit, Zenit S, 3, 3M. Są to Zenity, które mają obiektywy na gwint M39. To jest M39 i zwykłego Heliosa to nie założę, ponieważ Helios zwykły ma gwint M42 i z nim jest problem. Przy czym to nie jest to samo mocowanie co Zorki czy FET. Nie. Natomiast te obiektywy za pomocą prostego adaptera, są takie adaptery M39, M42, tutaj się nakręca, to jest po prostu podwójny gwint. Trzeba go bardzo mocno nakręcić, żeby się ten pieścień nie zakinował w aparacie. Już w tej chwili jest to M42, można używać z innymi aparatami, czyli z innymi Zenitami. Czyli pierwsze jest M39, fajne aparaty, najstarsze, ale to może skupmy się na nowszych. Następną grupą aparatów, czyli aparaty E i B, Zenity E i B, są to na gwint M42, ale bez popychacza przysłon. Do nich pasują tylko obiektywy, które nie mają bolca lub obiektywy, które mają bolec, bo są też takie obiektywy, ale mają przełącznik automanual, który blokuje to działanie tego bolca. Te obiektywy, przełączniki automanual są na przykład w większości Takumarów. To jest Takumar z przełącznikiem automanual. Jak on wygląda? O, popatrzmy sobie z góry. W ten sposób mamy manual, czyli w tej chwili bolec jest zablokowany i przysłony działają normalnie na zasadzie obrotu pierścieniem, a w momencie, kiedy przyłączę na automat, na A, to dopiero działają po przyciśnięciu bolca. Taka jest różnica między automanual. I mając Zenita bez popychacza, obiektywy, które mają przyłącznik, wiele obiektywów ma przyłącznik, pasują do nich. Trzecim modelem Zenitów, czyli od Zenita EM, część czy większość Zenitów ET, wszystkie 11, 12 XP, 122, 130, 312, 412, 15M i tak nie wymienię wszystkich. Są to późniejsze Zenity, które mają popychacz. O, popychacz wygląda w ten sposób, że jest to taka blaszka. Przepraszam. Rusza się. A w poprzednim nie ma tutaj nic. Naciskając, przyciskając, nic się nie rusza. A tu rusza. Łatwo zauważyć. Popychacz. To było też przy okazji drugie pytanie, jak odróżnić, czy mój aparat ma popychacz, czy nie ma. Bardzo łatwo. I ten system jest praktycznie cały czas, w wszystkich Zenitach był taki sam. Następne pytanie. Kto produkował Zenity? Zenity były produkowane w dwóch fabrykach. W Krasnogorsku, czyli KMZ, Krasnogorski Mechanicznicki Zawód, oraz w Mińsku, MMZ, Miński Mechanicznicki Zawód, później zwany jako Biełomo. To są ikonki.
większość zenitów pochodzi z Krasnogorska. W Mińsku produkowali zenity z serii E i zenity TTL, a później już ich własne modyfikacje, jak drogi się Mińska i Krasnogorska rozeszły całkowicie, to oni produkowali właśnie 15, ale w tym momencie ci go produkowali 122, to już co innego, natomiast łatwo to odróżnić po ikonce. Większość o zenitów ma znaczek. Ten zenit pochodzi z Krasnogorska. Zresztą przyznam się, wszystkie moje zenity pochodzą z Krasnogorska. Bo tu jest jeszcze następne pytanie. Jakość zenitów. To jest tak, że większość różnie... Dobra, inaczej zacznę. W związku z tym, że przeglądam czasami różnego rodzaju fora rosyjskojęzyczne, trafiłem na takie wspomnienia fotografa. I facet wspominał, jak w latach 60. czy 70. poszedł do sklepu i kupił sobie zenita. Takiego fajnego, pachnącego smarami i w ogóle. Pierwszą rzeczą, jaką go wziął od razu ze sklepu, nawet go do domu nie zaniósł, zaniósł go do serwisu. Powiedział, słuchajcie, zróbcie mi go, dokręćcie śrubki, usuńcie niepotrzebny smar, przesmarujcie co trzeba, wyregulujcie, kiedy mam przyjść za tydzień. Ok. Po tygodniu odebrał ten aparat z serwisu i robił nim później długo, długo zdjęcia. Takie było przeświadczenie Rosjan o jakości rosyjskich zenitów. Bierzesz, oddajesz do regulacji, do serwisu, oni go zrobią i wtedy można nim fotografować. Inną takim wskaźnikiem trafiłem kiedyś na, w jakimś sklepie, czy stary oczywiście, cennik aparatów rosyjskich i tam był m.in. zenit, nie pamiętam modelu, zenit plus obiektyw Helios, cena 270 rubli. A pod spodem był zenit plus obiektyw Helios, w nawiasie wersja eksportowa, 316 rubli. W związku z tym producenci już w tym momencie rozróżniali zenity między, jako lepsze i gorsze. Ogólnie jest przeświadczenie, że zenity z Krasnogorska są lepsze niż zenity z Mińska. Ogólnie jest przeświadczenie, że zenit z napisem w łacińskim jest wersją eksportową, czyli jest lepszy. Czyli zenit z Krasnogorska z napisem łacińskim powinien być lepszy niż zenit z napisem cyrylicą i z Mińska. Ja miałem tych zenitów różnych, przez moje ręce przewinęło się kilkanaście sztuk. Zdarzył mi się zenit E popsuty, zenit TTL popsuty, ale uczciwie, 90% zenitów moim zdaniem jest sprawnych. Przy tej cenie aparatu, czy w granicach max 100 zł, jeśli zwłaszcza sprzedawca pisze, że aparat sprawny, można zaryzykować. Ale zanim włożysz film, warto go sprawdzić. Co się przede wszystkim psuje w zenitach? Psuje się odliczanie czasu. Jest tak, że trzeba go sprawdzić na najkrótszym czasie, naciągnąć migawkę i zrobić zdjęcie. Ono ma przeskoczyć równo. Bo to są dwie migawki. Jedna przeskoczy i w odstępie 1/30 sekundy druga. Jeśli ta druga zwolni, to aparat się nie daje do fotografowania, bo będzie prześwietlał. To jest pierwszy test, który robię. Czyli na jego najkrótszym, najdłuższym czasie, czyli na 30, ma być równo. Następnie zmieniam na następny. Ma być zauważalna różnica. Ma być zauważalna różnica na słuch i na widok, na oko, w czasie przeskakiwania migawki. Można robić pomiary laboratoryjne, ale oni nie robili pomiarów laboratoryjnych. Także biorąc zenita, biorąc 5 zenitów, one będą chodziły różnie. I odstęp, tam różnica jednego EV na naświetleniu, na czasie, jest dla nich normalną rzeczą. To jest porządny sprzęt, ale to nie jest sprzęt profesjonalny, to nie jest sprzęt laboratoryjny. Plus, ale jeden EV na filmie, jak mamy naświetlenie różnicy, to nie jest żaden problem. To nie jest problem. To co? To zenity zamkniemy. Teraz o Heliosach.
Heliosa zacząłbym od pytania obsługa Heliosa 44-2. Gdzie jest Helios 44-2? Ktoś mi zabrał Heliosa 44-2. Moment. Czas. No i może nie być. Jest. Ok. Cięcie. Jeszcze raz. Odpowiedź na pytanie o Heliosie zacząłbym od Heliosa 44-2. Część osób ma problem z dwoma pierścieniami do ustawienia przysłon. Zacznijmy jednak, żeby jego wytłumaczyć, wezmę zwykłego Heliosa 44M4. Nie mam jeden pierścień. Na jednym pierścieniu ustawiam przysłonę, a następnie tą przysłonę przymykam za pomocą bolca. Przysłona. Do robienia zdjęć. Bolec. Przysłona, zmieniłem przysłonę, ustawiam ostrość, naciskam spust, bolec, przymyka przysłonę, robimy zdjęcie. Ten obiektyw działa dokładnie tak samo. Pierścień drugi, taki luźno latający czasami, to jest pierścień tylko do przymykania przysłony. On powinien być w skrajną lewą położenie. W skrajnym lewym położeniu jest pełne otwarcie. Teraz ustawiam przysłonę, powiedzmy, że ustawię przysłonę 4. Ustawiam ostrość i w momencie, kiedy mam zrobić zdjęcie, przymykam, robię zdjęcie, otwieram. Następnie ustawiam przysłonę 5, 6, 8. Ustawiłem 8 przysłonę. Mam otwarty pierścień. Ustawiam ostrość, przymykam przysłonę, robię zdjęcie, otwieram. To jest na Heliosie 44-3. To jest nawet strzałka zrobiona. Otwieram, ustawiam przysłonę na jakąś. I zamykam. Otwieram, zamykam. I tylko otwieram do ustawienia ostrości. Zamykam do zrobienia zdjęcia. Otwieram, żeby ustawić, bo łatwiej jest ustawić ostrość. Zamykam, żeby zrobić zdjęcie z przysłoną. Nie ustawiam pośrednich przysłon za pomocą tego pierścienia, czy powiedzmy tego 44-2, tego pierścienia, bo nie wiem, jaką przysłonę ustawiłem. To nie jest tak, że ona mi pokazuje w tej chwili dwa... Znaczy, teoretycznie to może pokazywać, że pokazuje tą przysłonę, ale to nie tak powinno się to używać. To nie takim był przeznaczeniem tego aparatu. Przy czym przysłony preselekcyjne są w wielu różnych aparatach. O, tu mamy obiektywach. Tu mamy niemieckiego Flectogona, gdzie też mamy pierścień, tylko tyle, że on jest podwójny. Przesuwam, ustawiam na który chcę, otwieram, zamykam, przestawiam na 8, otwieram, zamykam. Działa to dokładnie tak samo jak w tamtym, tylko jest inaczej, troszeczkę. Szukałem Mira 37, ale chyba ją gdzieś komuś pożyczyłem, bo nie mogę znaleźć. Następne pytanie. Jaki jest najlepszy Helios 34? No, to zależy od tego, co uważamy za najlepszy obiektyw. Przeważnie za najlepszy uważa się obiektyw, który ma największą rozdzielczość. Rozdzielczość, robi się zdjęcie przez obiektyw, mierzy się później za pomocą lupy, liczy się, ile linii na milimetr było w centrum, z boku i w ten sposób się ustala rozdzielczość obiektywu. Rozdzielczość obiektywów Helios zmieniała się w czasie. Tu jest tabelka. Jak się zmieniały. Pierwszy Helios 44, ten bez żadnej literki, miał 35 linii w centrum i 14 z boku, a ostatni Helios produkowany, czyli 44M7, miał w centrum 50 linii, a z boku 30. To jest bardzo dobry wynik. I rzeczywiście ten Helios jest dobry. Jeśli chodzi o rozdzielczość, wyróżnia się spośród innych Heliosów. Miałem wszystkie modele Heliosa prawie, bo miałem i piątkę, i szóstkę. Szóstka gdzieś powinna być jeszcze. Piątki chyba nie mam. Heliosa 44M5. Natomiast 44M7 jest naprawdę ostrym, dobrym obiektywem, ale... Właśnie to ale. Czy ostry obiektyw jest najlepszym obiektywem? To znaczy do czego? Jeśli interesuje mnie portret, to mnie bardziej interesuje...
plastyka obiektywu i rozmycie tego obiektywu, rozmycie tła. I w tym momencie ta plastyka, rozmycie zależy od dwóch parametrów. Od soczewek, jakie są użyte soczewki, oraz od listków, ilości listków przysłony i to, jakie kółko one tworzą, czy ono jest okrągłe, czy nie jest okrągłe. I jeśli wezmę chlorata 44M7, to on ma 6 listków przysłony. Proszę bardzo, to jest jego przymknięcie przysłony. Rozmycia jego są takie sobie. Już w Heliosie 44M, gdzie tych listków jest 8, rozmycia są fajniejsze. Aczkolwiek najfajniejsze rozmycia to są w tym starym Heliosie, ponieważ on ma 13 listków przysłony. Spójrzcie. To jest 13 listków przysłony tworzące prawie całą, prawie kółeczko. Jego nieostrości są naprawdę bardzo ładne. Plus soczewki z dodanym promieniotwórczym lantanem tworzą bardzo ładną plastykę na zdjęciu. I uważam, że ten obiektyw plus 44-3 z Białorusi, on ma też 8 listków przysłony. Natomiast on, bo też ma, no nie wiem, czy soczewki inne. Natomiast 44-2, wyglądający bardzo podobnie, nie ma powłok MC. I jest zwykłym obiektywem, a ten z powłokami MC jest fajniejszy. Ja myślę, że to może być kwestia powłok, które po prostu zmieniły te szkła na to, że ich plastyka jest fajna. To są moim zdaniem dwa najlepsze Heliosy, jeśli chodzi o plastykę i o nieostrości. Helios 44-3 z Mińska i 44 bez żadnych literek z Krasnogorska. Promieniowanie Heliosów 44, jak rozpoznać? To jest tak, że Rosjanie na swoich obiektywach oznaczają obiektywy promieniotwórcze. Tu spójrzmy na tego Industria 50, jest literka, czerwona literka W od lantanu. Część Heliosów, na przykład ten Helios 44 z mocowaniem do starta, ma literkę W. Ale uczciwie nie spotkałem tych białych Heliosów z literką W, natomiast na pewno mają promieniotwórcze związki w soczewkach. Analizowałem, patrzyłem kiedyś, czy po kolorze soczewek się da rozróżnić. Nie da się. Może po lekkim żółtawym zabarwieniu tak. Ale uczciwie, ta ilość promieniotwórczych związków w tych soczewkach jest absolutnie nieszkodliwa dla człowieka. Ma natomiast dwie zalety. Transmisja barwy jest świetna, a drugą, w tych obiektywach nie ma grzyba. Nie ma grzyba, ponieważ grzyb nie może się zaląguść, nie może wejść w te obiektywy, ponieważ są promieniotwórcze. Kto produkował Heliosy? Heliosy produkowały trzy fabryki. Fabryka w Krasnogorsku, czyli taki znaczek tego rąba ze strzałką albo z kreseczką. Fabryka w Mińsku, czyli mamy Krasnogorsk, Mińsk, patrząc w tą kamerę, i fabryka w Wałgaj, fabryka, która nazywała się Jupiter, która została podobno zrobiona specjalnie do tego, żeby produkować Heliosy 44-2. Taki znaczek. Mamy trzy znaczki, trzech fabryk. Która jest lepsza? Moim zdaniem po oglądaniu wszystkich Heliosów nie uważam, żeby któraś z nich była lepsza albo któraś była gorsza. Te obiektywy nie zawsze są jednakowe, natomiast jeśli wezmę Heliosa 44M4, to wszystkie Heliosy 44M4, które miałem w ręku, były dobre. Nie trafiłem na zły egzemplarz. Jeśli wezmę Heliosa 44-2, no to tu już rozrzut jakościowy był bardzo różny, ale nie wiem, czy jakościowy związany z produkcją, czy jakościowy związany z tym, że one swoje lata przeżyły i się rozkalibrowały w jakiś sposób. Poluzowały się soczewki. To nie lata, ten lata. Ale ten ma latać. Ten 44-3 on ma latać, a to jego pierścienie latają. Tak we wszystkich jest. I w tych obiektywach Helios 44-2 zdarzało mi się trochę obiektywów, które po prostu były nieostre.
I to trzeba sprawdzać. Tak samo zresztą z tych obiektywów nie wszystkie były idealne, chociaż były już fajniejsze. Z Heliosów 34M567 mają zmienioną konstrukcję, w związku z tym troszeczkę inaczej, to mogą się łatwiej popsuć, powiedzmy inaczej, bo Helios 34M4 ma tak prostą konstrukcję, że się nie psuje, tak samo nie psuje się. Helios 34-2, mimo że konstrukcja jest ta sama, natomiast ciężej chodzi, natomiast 34M5-67 mają trochę inną konstrukcję i zdarzało mi się je naprawiać, w związku z tym, że się po prostu od stukania, od pukania pauzowały w środku śrubki. To chyba wszystko na tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli masz jakieś pytania, to poproszę pod filmem. Jeśli masz swoje uwagi odnośnie tego, co powiedziałem, czy na temat Zenitów, czy na temat Heliosów, też poproszę pod filmem, ponieważ twoje uwagi też mogą być cenne, zarówno dla mnie, jak i dla innych osób, które oglądają kanał. I co? Zapraszam do subskrybowania kanału, bo co tydzień ciekawy film, mam nadzieję, ciekawy film. Na razie. Cześć.